Są na ekran, na planie. <gry> Czy wiesz, że? O zwyczajach bożonarodzeniowych. Słuchajcie, jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia i okazuje się, że musimy wytłumaczyć sobie, skąd się wzięły te wszystkie zwyczaje, które mamy. Pierwsza rzecz to jest szopka. I pewnie słyszeliście na katechezie, że pierwszym, który zbudował szopkę, aby pokazać ludziom, że Jezus faktycznie się narodził, był święty Franciszek w 1223 roku w tak zwanym Grecio. To była mała miejscowość, która sprawiła, że Wszyscy Franciszkanie i ludzie zachwycili się, że można tak przedstawiać narodzenie Jezusa, i potem bardzo szybko rozprzestrzeniło się to po Europie. I chyba sobie nie wyobrażamy, żeby teraz miało być zupełnie inaczej, że nagle znika szopka, do której tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni. Pewnie zauważyliście, że w wielu parafiach znajdują się też żywe szopki, które są tworem typowo polskim. Że pojawiają się żywe zwierzątka, że pojawia się najczęściej drewniany lub zrobiony ze słomy Jezus, Maryja i Józef. Natomiast one mają też taki głęboki sens, bo pokazują nam, jak wyglądały te pierwsze dni Jezusa, jak wyglądało miejsce, w którym się narodził. Co więcej, w Polsce powstało, powstała piękny, piękny zwyczaj, który jest totalnie nieznany w innych częściach świata to są szopki ruchome. Które pojawiają się i są związane na pewno z Bożym Narodzeniem, ale oprócz tego pojawiają się też różne elementy, najczęściej ludowe, patriotyczne, albo te wydarzenia, które były dla nas ważne, więc nie zdziwiłbym się, jakby pojawiały się też związane z wojną, z pandemiami. Z różnymi rzeczami, które się dzieją w codzienności. I taka największa szopka jest w Poznaniu yy, u Bernardynów. Jeżeli kto kiedykolwiek będziecie w okresie Bożego Narodzenia, zapraszam do poznania. Jest ta szopka rewelacyjna, jest piękna, jest duża i z tego co kojarzę, jest największa w Europie. Jeżeli popatrzymy też na zwyczaje, które się pojawiają związane z szopkami, to pewnie wiecie, że w Krakowie pojawiają się tak zwane szopki krakowskie, które mają piękne wykończenia, są najbardziej popularne i jest zawsze wystawa w szopek krakowskich, które są zrobione z ogromnym, ogromnym pietyzmem. Dobra, to już skończyliśmy odnośnie szopek, czas na naszą choinkę. I wiem, że ma, mieliście mówione to od zawsze, że choinki ten zwyczaj pochodzi z Niemiec, bo to jest prawda. Już w XV wieku pojawiały się choinki, ale Polacy muszą być inni. I mówili, że choinka może być jak najbardziej, ale jest tak zwana zwieszona. Czubkiem w dół, i ona się wtedy nazywała tak zwana jodłka. Ale oprócz tego my nazywamy choinkę inaczej. Nazywamy ją albo drzewem Jezusa Chrystusa, albo drzewkiem Bożonarodzeniowym. Czemu? Dlatego, że głęboki jest sens choinki, która się znajduje w naszych domach. Z jednej strony to jest drzewo poznania dobra i zła, z którego Adam i Ewa zjedli owoc, ale z drugiej strony ta choinka symbolizuje też krzyż, czyli Jezusa, który odkupił nas też na drzewie, czyli to jest połączenie jednego z drugim, czyli śmierć nie ma nad nami już władzy. Rewelacyjne to jest i mam nadzieję, że rozumiemy, bo to jest jednak bardzo dla nas charakterystyczne. Ostatni zwyczaj, który doskonale znamy, to są jasełka. Jasełka ogólnie się narodziły w XII wieku, wtedy, kiedy Franciszkanie mówili o. O żłóbku mówili, o szopce, która się pojawiała, ale w Polsce zakorzeniły się już w XIII wieku. I co więcej, co mi się bardzo podoba, na początku były tylko oparte o zwyczaje bożonarodzeniowe, o to, co znajduje się w Ewangeliach. Ale później okazało się, że trzeba to rozbudowywać. Zaczęto rozbudowywać to w przeróżne formy: dramatyczne, komediowe. Bardzo często pojawiały się jasełka z elementami śpiewu, muzykale, i do dnia dzisiejszego, chyba w każdym przedszkolu, szkole, a nawet w parafiach, pojawiają się właśnie te przedstawienia bożonarodzeniowe, które nazywane są jasełkami. Staropolskie słowo samo jasełko, jasełka albo jasło, oznaczały tyle co żłób. Dlaczego wzi wzięto to słowo? Z prostego powodu, bo wszystko zawsze kręciło się wokół żłobów, w którym leżał Jezus. Ten, który był najważniejszy. Pewnie tych zwyczajów, które znamy, jest jeszcze, jeszcze więcej. I jestem ciekawy, czy Wy też macie takie zwyczaje w swoich domach, albo w swoich parafiach, które są bardzo popularne. Jeszcze może się pojawić jeden zwyczaj, który jest bardzo popularny na wschodzie Polski: to są to kolędnicy. Kolędnicy, którzy chodzą po domach. Którzy śpiewają kolendy i którzy czasami robią psikusy. Ale o tym mam nadzieję, że Wy mi opowiecie, dlatego że kolędnicy jako tradycja jest zupełnie różna w każdym regionie Polski. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie, że jesteśmy cały czas dla was. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sugestie, piszcie do nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.